Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w nowej rubryce Odpowiedzi na pytania. Odpowiadam na pytania. Pan generał Brossomak, rok temu. Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie tego, czy jest w planie nagranie materiału na temat podstawowych licytacji. Panie generale, pytanie jest takie... Co pan rozumie pod pojęciem podstawowe licytacje? Czy chciałby pan... Bo takie rzeczy ruszyła ocena siły karty o zgodę. Bilans honorowy i bezatutowy, sprzedawanie siły ręki, sprzedawanie kolorów. Takie proste zasady ruszyły. Ktoś mnie... Chociaż wiem, iż to będzie o wiele niższy poziom i może nie pasować, jednakże jest to bardziej luźna sugestia. Dziękuję za przeczytanie i życzę powodzenia w dalszym prowadzeniu kanału. Panie generale, o wiele niższy poziom. To znaczy, że co? Że gdybym wykładał system licytacji Precision Club albo Mosquito, to byłby wyższy poziom? Panie generale, sztuka licytacji nie polega na tym, żeby wykuć debiutu na pamięć i powtarzać, ponieważ wtedy problem by się sprowadzał przy porządkowaniu ręki, karty i licytacji do gotowych odzywek. Czegoś takiego nie ma. Licytacja ma charakter przybliżony i tak się licytuje. Co jeszcze mogę powiedzieć? Natomiast to, czego ja uczę sam system licytacji zbliżony jest do systemu ACOL. ACOL to taka nazwa klubu brydżowego w Anglii i oni tam grywali w brydża od lat. Jak wymyślano system licytacji, pierwszy system był Culbertson, taki był Culbertson. To on w ogóle nie miał otwarcia jedno bez atu, bo mu było niepotrzebne. Jego otwarcie oczywiście były z czwórek, takie jak tu, których ja uczę, z czwórek. Tylko trochę inaczej, inne wymogi miał na otwarcie. Ja wymagam 4 lewy honorowe. Tak naprawdę, jak będę dalej uczył, przy kolorze pięciokartowym zezwalam na otwarcie z 3,5 lewy, co ma pewne konsekwencje, ale jest jakimś takim uszczegółowieniem systemu. Natomiast no, od 4 lew otwieram. Dopiero w roku 1958, czyli w roku mojego urodzenia, Amerykanie Rod Stone wymyślili system Rota Stone'a, gdzie otwierano w kolor z 5 kart. I oni wtedy, Alvin Rod wprowadził takie pół forsujące jeden bezatu, dzięki któremu łatał dziury, problemy wynikające z otwarcia w kolor pięciokartowy. Także to, a nie czterokartowy. Także to, jak widać, już wtedy, kiedy wprowadzono otwieranie z piątek, a nie z czwórek, to znaczy ja też otwieram z piątek, jak mam piątkę, ale jak nie mam piątek, to otwieram z czwórek, w najdłuższy kolor. Otwarcie obiecuje 4 karty, a nie otwieram w kolor trzykartowy, jak to się dzieje w systemach SAIC, czy systemach wspólny język, nasza strefa, to samo. Francuski naturalny, Niemcy grają francuskim naturalnym, bo nic więcej nie myślano, ile można tych naturalnej, czy standard amerykański żółtej karty, czy coś takiego, SAIC tak zwany. Wszyscy licytują dokładnie tak samo, tam mają, jak się to nazywają, gadżety, czyli sztuczności. Jak się wprowadza sztuczność
to się zaburza system w innym miejscu. Na przykład weźmy taki wspólny język, poza otwarciem Vaccaro, które były dziwne w połowie lat 60., system był bardzo przyzwoity. Po tym, jak to się mówiono, ulepszano ten system. Od 2000 roku ulepszał system pan Krzysztof Jassem, wydaje co 5 lat książkę. Należy się spodziewać, że w 2020 roku wyda WJ 2020, zarabia oczywiście na tej książce i go ulepsza. To nie jest tak. To jest pogorszenie. To jest pogorszenie systemu. Każde wprowadzenie zmian powoduje, że gdzieś indziej robi się dziura albo robi się kłopot, po czym ta sytuacja wyskakuje. Kiedyś uważano za genialne otwarcia dwukolorówki Wilkosza. Potem na świecie zakazano grania dwukolorówkami Andrzeja Wilkosza, bo uznawano je za sztuczne. W Polsce cenzura zabraniała o tym mówić. Zabraniała mówić, że dwukolorówki Wilkosza są sztuczne. Można było grać tylko w Polsce. Aczkolwiek w obronie można było grać po sztucznych otwarciach jeden trefl. W Polsce się nie mówi, że otwarcie jeden trefl jest sztuczne. Jest sztuczne, bo nie obiecuje żadnego koloru. Nie obiecuje. Jak grałem otwarciem jedno trefl na treflach naturalnym, po którym partner mógł spasować, to przeciwnicy wpadali w szał. Był to dla nich szok. Było to dla nich zaskoczenie. Zaskoczenie, że w Polsce otwarcie jednotrefnie może być przepasowane. Nie ma takiego kontraktu, ponieważ systemy są sztuczne. Mało tego, wspólny język w nomenklaturze międzynarodowej nazywany jest systemem czerwonym. Są systemy zielone czy naturalne, niebieskie, takie jakieś nie wiadomo jakie i czerwone. A, no i czarne są. Czyli zakaz czarnych nie ma, ale te zakazane, te jak czarne. Są jeszcze konwencje brunatne, na przykład otwarcie Wilkosza jest konwencją brunatną, czyli zakazaną. No więc wspólny język jest systemem czerwonym, czyli sztucznym. Sztucznym. To też jest w Polsce zakazane. Jakbyście Państwo spytali, powiedzieli brydżyści, że grają systemem sztucznym, że wspólny język jest sztuczny, to by się w głowę popukali. I to jest zjawisko powszechne. W Polsce liczba brydżystów, którzy opłacają składki, jest nieco ponad 5 tysięcy. 20 lat temu było ponad 7 tysięcy. I te 5 tysięcy, jeszcze drugie jakieś 10 tysięcy ludzi w Polsce myśli, że system wspólny język jest systemem naturalnym. Według nomenklatury Międzynarodowej Federacji Brydżowej i według Międzynarodowej jest systemem sztucznym, natomiast według polityki systemowej przetłumaczonej na język polski wyłączono kategorię czerwoną. Ale na przykład w systemach niebieskich jest system Amerykańców Precision Club, czyli precyzyjny tref, w którym otwarcie jedno karo obiecuje tylko dwa kara. Jest niebieskie. I nikomu to nie przeszkadza. I wolno tym grać. A naturalny system, który wykorzystuje przestrzeń według wzoru Fibonacciego, czyli najsilniejsze ręce wkłada do najniższego otwarcia, jest zakazany. Nie wolno spasować forsująco na pierwszym ręku na otwarciu, ponieważ uważane jest to sztuczne. Jest to chore, sprzeczne z zasadami licytacji. Także ja, panie generale, uczę naturalnej licytacji, jak najbardziej naturalnej, powiedzmy na bazie Acola, znaczy nie na bazie Acola, powiedzmy, bo ja tłumaczyłem, że na bazie Francuz Cole wymyślił system oceny karty, poprawił to Łukasz Sławiński. Łukasz Sławiński też różne kilka numerów mi zrobił, żeby było śmieszniej, ale cóż, wybaczam mu. I on to wymyślił, Telemena, teoria licytacji naturalnej, czy jakoś tak, metodami naturalnymi, jakoś to tak, on się bawił w takie rzeczy. I na podstawie tego ja to poprawiłem, znaczy udoskonaliłem, no, ale korzystałem z tego, na podstawie tego uczę sprzedawanie ręki. Wymyśliłem parę innych systemów. Bardzo się cieszyłem, jak w Nowej Zelandii znalazłem
podobne systemy, jak w Australii, jak w Niemczech. Znalazłem podobne pomysły licytacyjne do moich, także to również wymyśliłem też system, ale tylko w zarysie, że tak się wyrażę, w koncepcji, którym grało dwóch ostatnio największych oszustów zdyskwalifikowanych 3,5 roku temu Włochów, systemem, że otwierali w kolor 12-15, jakoś tak już nie pamiętam. Nie 12-15. A, dwa w kolor było 12. Już nie pamiętam, jak to grali ci Włosi, co to oszukiwali na wiście, pokazywali sobie, czy chodzić ten kolor, czy nie. Najlepsza para na ślecie, Fantoni Nunes. O, żeby było śmieszniej, pisali, że grali wistem Combine, który opracował, który wyliczył Łukasz Sławiński, największe osiągnięcie Łukasza Sławińskiego. On to deprecjonuje, mówi, że mu wyszło z obliczeń, nie szkodzi. Wykonał benedyktyńską pracę i grali systemem Combine. Nazwa Combine nie pochodzi od traktora czy kombajnu, jak myśli większość polskich bryżystów, tylko od angielskiego słowa combine, kombinacja, kombinowanie, kombinacja wistów, te, których były znane dziennikarskiego, odwrotnego i naturalnego. Po prostu Łukasz Sławiński wybrał to, co w każdym tym wiście jest najlepsze i wpiął w jeden system. Dobra, to sobie Także uczymy się tej licytacji prostej. Tym systemem licytacji można grać i bilansować z każdym, nie znając żadnego systemu. Natomiast uczenie się systemów na pamięć nie ma sensu. Jeszcze, panie generale, te moje systemy to się nazywały różne kaczorki. Jeden kaczorek był systemem takim najbardziej taki wyczynowy. Był systemem rozkładowym, który sprzedawał zarówno siłę karty, znaczy układ sprzedawał, na przykład sprzedawał układ 5-3-3-2, czy jakiś tam inny, dobrze powiedziałem, 5-3-3-2, 6-4-2-1, czy takie układy sprzedawał i też sprzedawał siłę i tu żeśmy się posługiwali przy sprzedawaniu siły tak zwanymi punktami Riza, Terensa Riza, takiego też, który specjalizował się w pokazywaniu liczby kierów, które ma w ręku, w zależności jak trzymał karty, czy tak trzymał, czy tak, nie pamiętam. Ale ręka, w której trzymał karty, pokazywała partnerowi, ile ma kierów. No takie śmieszne. No takie, no po prostu tej informacji o kierach w jego systemie nie można było sprzedać uczciwie. No to se cymkował, chyba z Shapiro grał. Także to, jeśli o to chodzi. Ale co ten Riz? Aha, więc używaliśmy punktów Riza, As 3, Król 2, Dama 1 do sprzedawania honorów. I na przykład, widząc swoją rękę, mogłem wiedzieć, jakie figury ma partner. Wiedziałem, że na przykład ma w pikach 5 pików król dama, as dama kier trzeci, w karach drugi król i as trzeci w treflach. To mogłem określić i dopasować to i ocenić, ile weźmiemy lew. To był taki kaczorek rozkładowy. Także systemów tych kaczorków grało kilkanaście. Co moja partnerka nauczyła się jakiegoś kaczorka, to już dostawała propozycję gry lepszym. I to było tych kaczorków sporo. Też zmieniała się licytacja w obronie. Licytacji w obronie jeszcze nie wykładam. Natomiast grywałem też z prezesem Polskiego Związku Andrzejem Orłowym, którego pozdrawiam. I tam graliśmy kilkoma jego systemami i kilkoma systemami, jakimiś dwoma systemami Stanisława Rumińskiego. I też graliśmy naszymi kilkoma systemami. Także z Andrzejem też grałem kilkunastoma systemami licytacji. Było śmiesznie, radośnie. Zresztą to wszystko były bardzo dobre pomysły. Andrzej wniósł do teorii Brydża pojęcie wywołania końcowego, konwencji znanej na całym świecie, bardzo powszechnie stosowanej w systemach rozkładowych. Jedziemy dalej. Pan Brutus. Co to jest? To pan Brutus się rozpisał.
A, chyba w takiej kolejności trzeba czytać. Panie Piotrze, ja zawsze pytałem po to, żeby się dowiedzieć, czy przyczyny mają w kartach, i to jest chyba główna przyczyna pytań. Panie Brutusie, ja osobiście uważam za chore pytanie przeciwników o znaczenie licytacji. Po prostu trzeba się nauczyć systemu przeciwników i tyle. Druga moja koncepcja, żeby pozwolić zawodnikom stosować, jak na przykład, 10 konwencji, te konwencje spisać na papierze. I tyle. Każda inna odzywka musi być naturalna. Jeżeli pan jest taki naiwny, że myśli, że przeciwnicy panu uczciwie wytłumaczą, to jest pan w błędzie, panie Brutusie. I pytałbym o asy, bo 28 punktów to nie jest bilans na szlemika. Nawet widły, treflach i po zawodach, ale ja grywam tylko w internecie tak zwaną natce, aha, czyli naturalnym treflem to tłumaczę, żeby z każdym się dogadać, bo na coś więcej to nie ma z kim i kiedy. To tu, panie Brutusie, powiem panu, że ten pana naturalny tref jest sztuczny. Sztuczny jest, bo nie obiecuje żadnego koloru. Tak zwany tref przygotowawczy jest sztuczny. Kiedyś z kolegą na studiach byliśmy bardziej skomplikowanym systemem. Tak, ja poszedłem z kolegą kiedyś na turniej. Najpierw sprzedawaliśmy siłę, potem kolory. To nam powiedzieli, że nie wolno. Bo to jest nienormalne. Oni nie wiedzą, jak grać. O proszę. Mogę już nie pamiętać, na pewno graliśmy słabym 1 karo 9-11, z tym, że liczyliśmy sobie duble, single i renonsa, nie liczyliśmy drugiej damy i trzeciego waleta. To dobrze. I chyba w związku z tym jeden tref oznaczał zrównoważony lub trefle, albo kara bez ograniczeń 12. No, czyli był sztucznym systemem wieloznacznym. Na jeden kier pik w kolorze graliśmy silne poparcie 2 bezatu, co oznaczało 12 punktów i poparcie w kolor. To jest taki amerykański wynalazek forsujące 2 bezatu, nie pamiętam jakiej nazwy, oni grają od 13. I tam mają parę pytań, które pozwalają uszczegółowić. Jednakowoż zabierają przestrzeń licytacyjną. Przeskoczenie z otwarcie 1 kier na 2 bezatu zabiera przestrzeń licytacyjną. A na jeden tref 12 punktów. 2 bezatu, żeby nie robić przeskoków na poziom 3, umożliwić na poziomie trzecim pytanie otrzymanie. Jeśli taki, no pytanie otrzymanie oczywiście z licytacją sztuczną. Lokalizacja statystyczna, lokalizacja honorów w dłuższych kolorach sugeruje i sprawdzalna jest w 90%, że daje zatrzymanie. Tu pan Brutus pisze, cztery trefle, pytanie, asy też grałem. Z Andrzejem na przykład grałem, że po bezatu każde cztery trefle było pytaniem o asy, ale sam nie zawsze stosowałem pytanie o asy, bo lokalizacje honorów robiłem inaczej. Mówiliśmy na to Gerber, był taki brydżysta Gerber, ale w internecie spotykam się z inną nazwą. Oczywiście, panie Brutusie, że pan się spotyka z inną nazwą, bo pojęcie Gerber jest rzadko w Polsce stosowane. Używamy czarnolas, używamy pojęcia czarnolas, co na angielsku się tłumaczy Blackwood. Blackwood miał na imię, no nie pamiętam. Blackwood wymyślił pytanie 4 bezatu o asy. 4 bezatu i to się teraz nazywa RKCB. Roman Key Card Blackwood, czyli pytanie Blackwooda, rzymskie, to tak zwany rzymski Roman, to rzymski Blackwood, pytanie Blackwooda o kluczowe karty, Key Cards. I tam się pyta o pięć wartości, na przykład z królem Atu. Andrzej Orłow tego nie lubił, grywaliśmy bez pytania o króla Atu. Słusznie uważał to za skomplikowane. Widocznie Włosi sobie cynkowali, czy mają asa, czy króla Atu. Tam było śmieszne, że przy dwóch asach można było pokazywać damę Atu.
W grze internetowej najbardziej brakuje pytań o trzymanie, bo trudno się co chwila dogadywać na to, a to pozwalało precyzyjnie wylicytować Szmemika czy Szmema. No, pytanie o trzymanie zadawało się często po wejściu przeciwników w licytację. Natomiast o trzymaniu powinien decydować któryś z zawodników. Na przykład jak licytujemy piki i nagle licytujemy 5 pików, to partner dokłada 6 z jednym honorem, a 7 z dwoma starszymi honorami w pikach. Bo jak mam na przykład renons, to nie potrzebuję asa w tym kolorze. Tu wymyślono taką sztuczkę zwaną splinterami. Najpierw splinter oznaczał renons, potem singla. Wymyślono też cubidy, czyli zgłaszanie zatrzymań. Panie Brutusie, cubidy. Co jeszcze? Tyle, no nie będę tego rozwijał. A, wygooglował pan Gerbera i nazwa jest poprawna w internecie. Nie rozumieją, bo używają Blackwooda. Akol też, ale z tym akolem coś tam kombinowaliśmy bardzo dobrze. Jeżeli po otwarciu przeciwnika partner był zmuszony otwierać na poziomie 2, to 2 bez atu oznaczało silne poparcie i kolor. No to też, ale też mogło znaczyć być... Jak się ta chora konwencja nazywa? Jest taka konwencja, gdzie po 2 bez atu trzeba zalicytować 3 trefle. Zapomniałem, jak ona się nazywa. Znam ją oczywiście, jak sklerozę mam. Mieliśmy też pytanie chyba o damy po pytaniu asel rzadko. No jeszcze można pytać o walety, o dziesiątki, o dziewiątki, panie Brutusie. Dobra, idziemy dalej. Pan Brutus się rozgadał. To są jeszcze pytania. O, pan Jan Kądziołka. A, nadeszła się pora, żeby nauczyć się bridge'a. I co, panie Janie? Pan Kajetan Obertas. Bardzo fajnie pan tłumaczy rozgrywkę, jeśli ma się jakieś pojęcie o bridge. No to się cieszę. Świetnie, logicznie, spokojnie, a przede wszystkim skutecznie pozdrawiam. No dziękuję, panie Kajetan, bardzo pan życzliwy. Znalazłem tylko 5 pana rozgrywek. Pan publikuje więcej, no i może by licytację, pozdrawiam. Nie bardzo rozumiem, ale licytacja będzie. Kura taka fajna. Co to jest? Kura taka fajna. A pan woli szachy czy brycie? Jestem cybernetykiem. Nie wolę, jestem indeferentny. Indeferentny, dobrze mówię. Ha, ha, ha! Ale tu jest, proszę bardzo, Miszkaga. Zobaczmy, kto to jest Miszkaga. Miszkaga to jest taki jakiś miś z Kaga. Nie ma nic, subskrypcji nie ma. Śmie wątpieć. Psycholożkę subskrybuje, co tam jeszcze? Król, jakieś dziecko. Mietczyński, Rapid, coś tam co tego. Dobra, chowamy go. I o co on mnie tu pyta? A umiesz ustawić przymus krokodyly? Przymus krokodyly, nie wiem, czy on się tak nazywa, czy krokodyla. Oczywiście jest to taki przymus, w którym przejmuje się biorącą lewe z dziadka, przejmuje się w ręku lub odwrotnie. Przymus krokodyly w Polsce on jest nazywany wahadłowym, w zależności od tego, co wyrzuci przeciwnik, to my chcemy zostać w tej ręce i tam zwykle zacząć przebijanie od tej ręki, żeby zdążyć skrócić, żeby zdążyć wyrobić kolor. Także umiem ustawić przymus krokodyly, ale teoretycznie. Nigdy mi się nie udało. Trywialne rozdanie. Pan Firmin 2005. No to wygląda, że ma lat 14. W tej chwili młody człowiek. Proszę, teatr, szachy ogląda, historię. Historię. Trywialne. Bardzo ładnie. Najpierw zwykle dzieci piszą banalne. Bo w smerfach mówiono się banalne, banalne, a pan zna, można powiedzieć, co to znaczy trywialne rozdanie. To znaczy, że pan Firmin 2005 takie rozdanie ma opanowane i dla niego jest łatwiejski. O, pan Piotr Błaszyński. W 1.14 chyba chodziło o 10. Ojej. No pewnie tak, nie wiem. Pan Michał Ryś. Panie Piotrze, świetny materiał, jednak proszę o poprawę dźwięku, słabo pana słychać. Ojej.
Trzeba głośniej. Znalazłem ostatnio dwa programy w sklepiku Google, które poprawiają głośność. Bezpłatne programy, głośność telefonu przy odtwarzaniu. Pan Janusz. Panie Piotrze, zarejestrowałem się na Becom, ale nie mam żadnego doświadczenia. Proszę o prostą wskazówkę, jak dołączyć na Becom. Tam też nie mogę założyć uniwersytetu, więc gramy na stole kaczorek. I tu pan SPP. Dwa dni temu WIS powinien nastąpić z rynki. Sprawdzamy. A, no proszę bardzo. Pan SP uczył się od pana Marka Obtułowicza. No cóż. No to gdzie mi do pana Marka Obtułowicza, taki wybitny brydżysta, nawet potrafi karty potasować, widziałem na filmie. Ja kart nie tasuję, robi za mnie komputer. Też odpowiem na jedno pytanie. Proszę państwa, no brydżowy kanał niestety nie ma dużo widzów, choć jest jedynym kanałem edukacyjnym brydżowym na YouTubie. Inne kanały mają pojedyncze filmy, mają znikomą oglądalność, więc to... Natomiast no co mogę? No mogę wykładać, mogę komentować rozdania. Uczę, jak rozgrywać podstawowe rozdania. Uczę, jak się orientować. Staram się nie liczyć prawdopodobieństw, tylko wskazywać, jak można te prawdopodobieństwa oszacować poprawnie, żeby podjąć statystycznie optymalną decyzję. I słowo statystycznie i optymalnie są trudne do zdefiniowania w sposób taki przystępny. Co jeszcze? No, uczę licytacji prostej. Nie uczę pamięciowych, bezmyślnych systemów. Chociaż kiedyś w czasie turnieju przeciwnik, ponieważ te sztuczne odzywki trzeba alertować i po otwarciu trefl, jak przeciwnik otwiera trefl, jego partner mówi kier lub pik i ten otwierający mówi dwa karo. Jest to tak zwana odwrotka, sztuczna odzywka. Oczywiście ci, co grają wspólnym językiem, oni nie są tego świadomi, że i tref jest sztuczny, i dwa karo jest sztuczne, więc ze dwa razy minie zaalertowali, to zgłosiłem w turniejach na woli, taki był sympatyczny pan sędzia, już nie sędziuje, taki był sympatyczny pan sędzia, robił na Działdowskiej turnieje. Jak zgłosiłem protest, że przeciwnik nie zaalertował, czyli nie pokazał, że odzywka dwa karo jest sztuczna, bo jedno tref, choć jest sztuczne, to jest zwolnione z alertowania, ale odwrotka zwany dwa karo to nie. Więc jak mi nie zaalertował, to zgłosiłem, że mi nie zaalertował. A sędzia się śmieje i mówi, przecież pan świetnie zna wspólny język. No znam wspólny język świetnie, tylko ciekaw jestem, skąd on to wiedział. Czytałem wszystkie książki na temat licytacji pana Władysława Izdebskiego, pana Martensa Krzysztofa, pana, no oczywiście Jassema, jedną książkę pana Jassema mam z dedykacją, reprezentantka Polski mi załatwiła dedykację pana Jassema, zresztą przeciwko panu Jassemowi grałem w sumie chyba kilkanaście rozdań, więc to nie jest mi taki zupełnie obcy człowiek. No ale cóż, no to, ale przeciwnik powinien zaalertować, no to takie śmieszne są rzeczy, więc i poza tym, no ile mogę tego, jak będę dawał więcej, nie będziecie państwo, uczę rozgrywać, rozgrywka jest istotna, bo można zalicytować lepiej czy gorzej, tak naprawdę w brydżu się wrzuca 3 bezatu albo 4 kiery, 4 piki, po czym się próbuje wygrać, a przeciwnicy starają się obłożyć. A czy WIS powinien nastąpić z tej ręki? Może nastąpił z tej, co trzeba, tylko ułożyłem licytację nie tak. No cóż. Lubię radosny brydż. Radosny. Gra w brydża powinna być radosna. Dziękuję wszystkim za uwagę.